Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie, żeby jakaś gra wideo istniała bez tła muzycznego. Te dwie rzeczy koegzystują jak Yasuo i przegrany Ranked, Amonamar i Wikingowie, czy nawet Jordan i Japonia. Czym by było takie Brutal Legend bez metalowej otoczki, zwykłym średniakiem? No ale przejdźmy do rzeczy. Rzadko spotykam zespoły odtworzone bądź zrodzone specjalnie na potrzeby gry, a kiedy już znajdują się w danym tytule, pozostawiają po sobie tylko pozytywne wspomnienia. Przyjrzyjmy się zatem im w tym momencie. O dzisiejszym Wolf można powiedzieć wiele rzeczy. To, że zamiast usprawniać Counter-Strike'a, wprowadzają tylko więcej skrzynek i tworzą jakieś bezsensowne innowacje, jak na przykład rewolwer, którego wcześniej nikomu nie chciało się sprawdzić, czy przed wypuszczeniem nie spowoduje całkowitej demolki balansu gry. Pomijając to, że dało się nim strzelać podczas rozbrajania bomby. Po tylu latach czekania na kontynuację jakiejkolwiek innej gry niż Counter-Strike, Wolf prezentuje nam kolejną grę karcianą, no bo przecież na rynku wirtualnej rozrywki nie ma już przesytu tym gatunkiem. To tak jakbyś otrzymał w końcu upragniony album Tula, a Maynard wraz z ekipą uraczyliby twoje uszy kawałkami reggae. Kończąc na tym, że nie kontrolują nawet jakie krapy zalęgły się w ich elektronicznym markecie, a ludzie i tak będą to kupować, no bo przecież karty na Steamie. Oczywiście wszystko po obniżonej cenie. Przed nadejściem tych mrocznych i postępnych czasów, Gabin i spółka znali się na rzeczy, będąc jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm produkujących gry. Jednym z tytułów, który zawsze wrył mi się w pamięć, będzie Left 4 Dead. W tej oto części powstało Midnight Riders, czyli prawdopodobnie najbardziej stereotypowa męska kapela rockowa z Teksasu. Jeźdźcy Północy zdobyli swoją sławę wspierając koncert zespołu Love Supply. Okazało się, że Smitey z ekipą przybyli swoimi umiejętnościami Gwiazdy Wieczoru, stając się tym samym topową, południowo-rockową kapelą wszechczasów. W tym czasie stworzyli jeszcze sporo znakomitych krążków, takich jak Idziemy po Was, Love Supply, po którym ten żałosny zespół wreszcie odszedł na emeryturę. Ostatnią rzeczą, jaką wykonała ta grupa, było nieodwołanie koncertów w Whispering Oaks, mimo tego, że panowała tam zielona grypa. Przez właśnie tę epidemię musieli przerwać występ i ewakuować się w bezpieczne miejsce. Tak właśnie wygląda zalążek świetnego rockowego składu, który swoją obecnością uzupełnia ciekawy i krwiożerczy świat Left 4 Dead'a. Ślady pozostawione po ich trasie możemy znaleźć w całej grze, poczynając od porozwieszanych plakatów w różnych lokacjach zombiaczego uniwersum, czy do przejeżdżającego nam przed nosem, a w zasadzie przed metalowym ogrodzeniem, busa zespołu, a to samego odegrania singla Finale Dark Carnival. Niestety Wolf przygotował dla nas tylko 4 kawałki tego zespołu, czyli One Bad Man, Save Me Some Sugar, Midnight Ride i All I Want For Christmas. Ten ostatni możemy również kupić w Counter-Strike Global Offensive w postaci Music Hita. Warto wspomnieć, że Midnight Riders posiadają swojego bloga i kanał na YouTube, gdzie 7 lat temu odbył się konkurs na teledysk do utworu Save Me Some Sugar. Główną nagrodę wygrali Gerv Barry i The Kill Mobile. Na kanale drugiego finalisty znajdziemy nawet unboxing przesłanej mu wygranej. Avenged Sevenfold. Tym razem to zespół z prawdziwego zdarzenia. Swój udział w głównej mierze zawdzięczać możemy wokaliście zespołu, czyli M. Shadowsowi. Wielokrotnie wspominał już w ostatnich wywiadach o tym, jak spędza wolny czas, a jednym ze sposobów jest granie w grę. Jego ulubionymi tytułami są m.in. Street Fighter i Call of Duty. Co ciekawe, w trasie posiada on nawet własną osobną sieć. Wracając, Avengedzi zostali otworzeni w drugiej części Call of Duty Black Ops, gdzie występują wraz z postaciami z gry. Ostatnio nawet wypuścili swój singiel przedpremierowo w Dungeon Hunterze 5. Co więcej, znajduje się tam mapa poświęcona temu właśnie zespołowi. Więcej informacji znajdziecie w innym filmie na tym kanale, do którego link znajdziecie w opisie. Pentakill. League of Legends oprócz faktu posiadania jednej z najbardziej toksycznych społeczności, może pochwalić się również jednym z najlepszych zespołów stworzonych na potrzeby gry. W skład zespołu wchodzi Mordekaiser, który szarpie struny swojej numer uno, dzięki której szał grania przerodził się w szał zabijania, przez co zamordował swojego wokalistę Kartusa. Ten odrodzony zyskał niesamowite struny głosowe wypełnione zagubionymi duszami, a sam zaskarbił sobie miano przerażającej istoty, kiedy to niczym Ozzy Osbourne odgryzł pyszczek puchatego poro. Ich basista Yorick posiada swój fanklub błotnistych poczwar, który zwie brązową nutą. Doszedł do zespołu wraz z Kartusem w celu uzupełnienia piekielnej symfonii. Wkrótce dołączyła do nich keyboardzistka Sona, ta wykształciła odporność na wszystkie rodzaje ciężkiej muzyki, a do tego sama potrafiła wydobywać mordercze nuty, będąc cała omazana we krwi. Natomiast perkusistą został Olaf, który to przez kilka dni siłował się na rękę z Yorickiem w ostatnim barze we Freylordzie.
Wtedy to wokalista zaproponował mu dołączenie do składu. Ten rzekł, że jedyne co potrafi, to komuś przywalić. Tak więc Kartus polecił mu zatem walić bębny. Po trzech latach posępnej rytmicznej składanki dźwięków zespół powiększył się o wokalistkę. Była nią Kyle, która poszukiwała sojuszników w celu zniszczenia demonicznej hordy prowadzonej przez Morganę. Jednymi godnymi wojownikami byli właśnie członkowie Pentakill. Kapela posiada dwa albumy, które są dostępne na YouTube czy Spotify. Oba charakteryzują się ciężkim metalowym klimatem, co ciekawe jednym z wokalistów biorących udział w projekcie jest były członek Dragon Force'a. Wewnątrz samej gry możemy zakupić skórki tychże postaci oraz portrety. Polecam sprawdzić każdemu fanowi ciężkiej muzyki, no bo na pewno się nie zawiedzie. Brutal Legend. Mimo całego klimatu metalowej krainy wypełnionej po brzegi poczwarami rodem z okładki Cannibal Corpse, nie znajdziemy tutaj za bardzo takiej kapeli samej w sobie. Natomiast na uwagę zasługuje zawarcie takich gwiazd muzyki metalowej jak Lemmy Kilmister z Motorheada, Roba Halforda z Judas Priest czy Ozziego z Black Sabbath. Nie można też zapomnieć o J.B.M. z Tenacious D, który podkłada głos, a także wciela się w rolę głównej postaci brutalnej legendy. Występuje tam również Kyle Gass, ale jak na niego przystało, jest jedynie postacią poboczną. Oczywiście oprócz samych postaci w grze zawarto ich utwory, które znakomicie dopieszczają jedyne takie uniwersum w grach wideo. Firewalk. Firewalk z Before the Storm istnieje naprawdę, aczkolwiek pod inną nazwą, którą jest Pretty Vicious. Utwór, który urozmaica przechadzkę po opuszczonym tartaku, zwie się Are You Ready For Me? Jest to dość ciekawy zabieg, gdy z prawdziwego zespołu tworzymy fikcyjną grupę muzyczną posiadającą dość spory fanbase w tytule Deck 9. Chloe może nawet posiadać ich koszulkę, a sama w pokoju ma rozwieszony plakat z grafiką tego zespołu. Ciekawe, czy twórcy gry zamieszczą jeszcze więcej utworów Pretty Vicious z prequelu Life is Strange? No, nie pogardziłbym też jakimś uhonorowaniem grupy Dotter, która skomponowała cały album na potrzeby tejże gry. Jakby tak pomyśleć, to rzadko kiedy umieszczanie zespołu w grze wychodzi na minus. Ba, jest to właśnie zabieg zupełnie odwrotny. Wzbogacenie tytułu takimi smaczkami zawsze cieszy oko, no a co najważniejsze ucho. Jeśli macie jakieś swoje propozycje kapel występujących w grach, których nie umieściliśmy w tym materiale, zapraszam do podzielenia się swoją opinią w sekcji komentarzy. Dla Was czytał Kadoner z Kubka Pikseli. Dzięki, na razie.